Relacje z dzisiejszego spotkania przeprowadzą dla Państwa Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Na ekranach widzimy teraz, w jakim ustawieniu zagrają gospodarze. Wyjdą na boisko w ustawieniu 4-3-3 z szeroko ustawionymi bocznymi napastnikami rozciągającymi linię obrony. Spójrzmy na ustawienie gości. Wyjdą na boisko w ustawieniu 4-5-1 z bocznymi pomocnikami wspomagającymi środkowego napastnika. Gwizdek sędziego, ruszyli, przed nami 90 minut. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Mimo że próbują mu zabrać, cały czas utrzymuje się przy piłce. Świetny odbiór. Piech. Dobrze się pokazał. Tak jest, będziemy mieli rzut karny. Bez wątpienia był faul w polu karnym, sędzia wskazuje na 11 metr. Na dodatek to było brutalne wejście, za które zawodnik powinien dostać żółtą kartkę. Broni rzut karny. Niesamowita interwencja. No wyraźnie arbiter pokazuje, że będzie rzut rożny. Strzela. Trudny do obrony strzał, ale stanął na wysokości zadania. Pewnie chwycił piłkę. Jest szansa na groźną akcję. No strzela! Jest! Znakomicie! Teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu, jest 1-0. No, będzie gol! Obronił, ale jest szansa na dobitkę. Ładnie wymieniają podania. Za moment wznowią wrzutem z autu. Dostrzegł partnera. Znakomita wymiana. Wspaniała wrzutka. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Dośrodkował. Kapitalnie, z woleja. Świetnie, brawa dla bramkarza.
Ale znakomicie rozgrywają. Posyła w pole karne. Piech. No i znowu są przy piłce. Ważne przejęcie. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie. Bardzo dobra, solidna gra w pierwszej połowie w jego wykonaniu. To był dobry występ do przerwy. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Mamy zmianę w drugiej połowie, niewiele do końca, drużyna przegrywa i trener wie, że musi coś zmienić, inaczej nie odmieni losów tego spotkania. I zaczęli drugą połowę meczu. Atakują wzdłuż bocznej linii. Katastrofalne podanie, łatwa strata, bardzo łatwo przejął je rywal. I za chwilę wznowienie spod bramki. Och, piękna interwencja. Pokazał pełną klasę bramkarską. Ależ fatalne podanie. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Trener uznał, że pora na zmianę. A rezerwowy na pewno da z siebie wszystko. Fatalne podanie, no i strata. Rzutem z autu pod polem karnym rywala rozpoczną grę. Za chwilę zobaczymy nową twarz na boisku. Strata i przy piłce rywale. Dobre podanie. Wspaniałe podanie. Świetna współpraca. No trudno jednoznacznie ocenić, czy był spalony, czy nie. Na pewno ta decyzja pozbawiła ich bramki. O to chodziło!
oddalają grę od strefy obronnej. Dobrze dograł. Oto i statystyka meczu. Posiadanie piłki, jak widać, podobne. Bardzo wyrównany mecz. Piłka trafia do przeciwników. Będziemy mieli wrzut z autu. Trener zdejmuje go po naprawdę dobrym występie. Zapewne chce oszczędzać jego siły. Zdecydował się na strzał. Kapitalnie wychwycił. Ależ końcówka tego spotkania. Kibice szaleją. Gorączka na trybunach, emocje. Wygląda na to, że rzeczywiście będziemy mieli tutaj fantastyczny moment. Bardzo dobry odbiór. Wciąż mamy remis i ostatnie minuty będą niesłychanie emocjonujące. Dobrze się pokazał. Uderzenie. Jest! Znakomicie! Można powiedzieć, wejście smoka. Wszedł z ławki rezerwowych i od razu zdobył gola. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Zarysowuje się przewaga jednej z drużyn. Brawo, ładnie odebrał. Właśnie sędzia zakończył to spotkanie. Jest zwycięstwo pomimo bardzo wyrównanego poziomu obu drużyn. Bo liczą się, jak widać, nie tylko umiejętności, ale także odpowiednie ich wykorzystanie. Ma za sobą udany mecz. Chyba nic nie można mu zarzucić. Bardzo dobrze dziś zagrał, strzelił piękną bramkę, która ułatwiła drużynie sięgnięcie po zwycięstwo w tym spotkaniu.